partnerem poradnika jest Dasbelt Auto. Marka sprawdzonych samochodów używanych. Cześć. Wybierając samochód dla siebie, jeśli choć trochę na tym się znamy, możemy spędzić całe godziny zastanawiając się nad danymi technicznymi, przebierając w wersjach silnikowych, wyposażeniowych i myśląc nad tym, który model najlepiej do nas pasuje. A co jeśli nie mamy ochoty, wiedzy albo czasu, aby aż tak się poświęcać? Wtedy możemy kierować się tym, co słychać na rynku. I przykład takiego działania zobaczycie w tym poradniku. Zapraszam. Dlaczego właściwie mamy sprawdzać, co się dzieje na rynku? Bo to wręcz statystyczny wynik rozważań na temat tego, który samochód jest lepszy od innych. Pomyślcie, jeśli w całym segmencie sprzeda się 10 tysięcy samochodów, z czego 1000 będą stanowiły samochody X, 500 samochody Y, to znaczy, że wśród tych 10 tysięcy klientów aż 10% uznało, że X jest lepszy. Często analizując takie dane, patrzymy na nie jak na suche liczby, ale za tym kryją się prawdziwi ludzie. W naszym hipotetycznym przypadku 10 tysięcy osób, niezależnie od siebie, analizowało oferty, silniki, wyposażenie i mając do wyboru samochody z jednego segmentu, wielu z nich właśnie doszło do wspólnego wniosku – numeru 1 na liście. Oczywiście wybór samochodu to nie tylko wymiary, silniki czy wyposażenie, to także dostępność samochodów, marketing i oczywiście rabaty. I wszystkie te cechy razem wzięte kształtują statystyki sprzedaży samochodów w Polsce. Zapraszam więc do zapoznania się z listą 5 najpopularniejszych samochodów w jednym z najbardziej popularnych segmentów w Polsce, czyli w segmencie samochodów miejskich. W tym miejscu podziękowanie dla Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, który dostarczył nam dane obrazujące większą część roku, bo brakuje nam w tym momencie tylko jednego kwartału. Sumarycznie samochody miejskie stanowią aż 16% rynku, to sporo, bo to oznacza, że w Polsce od stycznia do września tego roku sprzedano aż 67 tysięcy samochodów miejskich, a oto pierwsza piątka. Na miejscu piątym, zajmując 8% rynku, Dacia Sandero, czwarte miejsce z wynikiem 9,2%, Renault Clio. Na miejscu trzecim z udziałem 10% w segmencie Opel Corsa. I na miejscu drugim, zajmując niecałe 15% rynku, Toyota Yaris. I wreszcie miejsce pierwsze, żadna myślę niespodzianka, bo aż z 20% udziałem w rynku na pierwszym miejscu jest Skoda Fabia. A więc co piąta osoba decydująca się na zakup samochodu miejskiego w Polsce wybiera Skodę Fabię. Oczywiście pewna część sprzedaży Skody Fabii, jak i pozostałych samochodów na tej liście, to sprzedaż flotowa, ale dla uproszczenia zakładamy, że dla wszystkich jest ona na podobnym poziomie i nie miała decydującego wpływu na kolejność samochodów na tej liście. A więc zastanówmy się teraz, dlaczego właściwie te samochody są na szczycie i w sumie dają ponad 60% rynku. Oto moje przemyślenia. Dacia Sandero to po prostu tani samochód, bo możemy ją mieć nową już za 30 900 zł. Jest gorzej wykonany niż pozostałe, ma te same multimedia co Clio czwartej generacji i przeciętnie jeździ, ale za to przecież jest nowym samochodem w cenie 15-letniego samochodu z segmentu premium. Na pewno nie będzie też droga w utrzymaniu. Jak widać, do wielu klientów to przemawia. A skoro mowa o Renault Clio, zajmuje ono wysokie miejsce chyba na wszystkich rynkach, na których występuje i ciężko się temu dziwić. Tutaj nie ma co narzekać na bagażnik. Ilość miejsca w środku jest wystarczająca, choć system multimedialny wymagał już odświeżenia, które nadeszło dopiero w aktualnie wchodzącym na rynek modelu. Opel Corsa wszedł na rynek jako jeden z pierwszych maluchów oferujących bogate wyposażenie opcjonalne. W Corsie możemy mieć system utrzymywania pasa ruchu, ostrzeganie o pojeździe w martwym polu, podgrzewanie na fotele itd. Corsa oferuje też bardzo szeroki zakres regulacji fotela i kierownicy, dzięki czemu każdy znajdzie w niej odpowiednią pozycję. Toyota Yaris na pewno korzysta na ogólnej opinii o niezawodności Toyoty. Do tego ma całkiem spore wnętrze przy kompaktowych wymiarach zewnętrznych, ale prawdopodobnie przegrywa mniejszym bagażnikiem i brakiem wersji kombi. No i wreszcie Skoda Fabia to jednak samochód, który oferuje najwięcej. Ma spory jak na segment bagażnik, mieszczący aż 330 litrów. Występuje też w wersji kombi. Pod maską znajdziemy zarówno silniki wolnosące, jak i z turbosprężarką, a wisienką na torcie może być spora ilość systemów bezpieczeństwa i dobry system inforozrywki. No i rzeczywiście, jeśli rozejrzymy się po ulicach naszych miast, to wszędzie spotkamy Fabie, Yarisy, Corsy, Clio,
czy Sandero. Te samochody po prostu najwyraźniej najlepiej odpowiadają na statystyczne potrzeby większości z nas. Na szczęście nie wszyscy się decydują na tą piątkę, w tym wypadku na ulicach naszych miast powiałoby nudą i dlatego też warto spojrzeć na dalsze pozycje w tej tabeli. Oczywiście ja bym nie patrzył na sam dół, bo przykładowo przez 9 miesięcy sprzedano zaledwie 4 Alfa Romeo Mito, czy też zaledwie 2 Fiaty Punto. Prawdopodobnie jest jakiś powód, dla którego te samochody nie sprzedają się tak dobrze, więc ja nie twierdzę oczywiście, że właściciele tych samochodów są niezadowoleni. O nie. Tylko jeśli już rozglądałbym się po tej tabeli nieco niżej, to patrzyłbym na jej środek. A tam znajduje się Seat Ibiza, dokładnie taki jak ten. Technicznie ma wiele wspólnego z Fabią z pierwszego miejsca na liście, ale wygląda i jeździ ciekawiej, szczególnie, że występuje też w wersji ze 150-konnym silnikiem. W zeszłym roku Ibiza stanowiła 4% segmentu, co zapewniało jej wysokie miejsce, ale w tym roku zainteresowanie trochę spadło. Pytanie, co się wydarzy w ostatnim kwartale, kiedy dealerzy położą mocniejszy nacisk na wyprzedaże roczników. Tak więc decyzja większości nie musi być wcale Waszą decyzją i taka by była też moja rada, aby przy zakupie kierować się głównie oczywiście głową, ale też sercem, aby cieszyć się zakupionym samochodem dłużej i bardziej. Udanych wyborów. Cześć. Partnerem poradnika jest Dasbelt Auto. Marka sprawdzonych samochodów używanych.